przybyli do Jerozolimy i pytają, gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy go. Kochani, przede wszystkim bardzo wam dziękujemy, że przyszliście, no bo pogoda w tym roku jest taka, jaka jest, ale widzę, że nie przeszkodziło to wam przyjść i oddać też hołd Panu Jezusowi. Ja taką jedną tylko myśl mam cały ten poranek Epifanii, no bo właśnie, tak jak ksiądz Marcin wspomniał, mędrcy przyszli do Jezusa podążając za gwiazdą. Pamiętajmy, że każdy z nas taką gwiazdą jest. Powinien prowadzić innych ludzi do Pana Boga, do dobra. Tego wam życzę z okazji tego święta Epifanii, żebyśmy w to uwierzyli, że jesteśmy takim światłem, taką gwiazdą. Wszystkiego najlepszego. Ja również cieszę się bardzo z tego, że jesteśmy tutaj dzisiaj razem w Cieszynie, na Rynku Cieszyńskim. Bardzo cieszę się, że ekumeniczny cieszyński orszak Trzech Króli się rozwija i trwa i chciałbym bardzo serdecznie tutaj podziękować za dobrą współpracę parafii Marii Magdaleny z księdzem proboszczem na czele. Bardzo serdecznie dziękuję miastu Cieszyn i w szczególności Cieszyńskiemu Ośrodkowi Kultury Dom Narodowy z panem dyrektorem na czele za to, że się wam chce, za to, że chcecie tę imprezę tutaj organizować. Bardzo, bardzo serdecznie za to dziękuję. I mam takie marzenie, pragnienie, żeby na przyszły rok cały cieszyński rynek, aż tam po sam koniec był pełen ludzi, pełnych entuzjazmu, nadziei i radości, którzy będą chcieli tutaj być razem. Mam nadzieję, że tak będzie. To jest zadanie na ten rok, żeby nas tutaj za rok było więcej. Wszystkiego, co dobre, Bożego błogosławieństwa. Świętujmy razem ten dzisiejszy dzień. A ja jeszcze chciałam bardzo serdecznie podziękować naszej gwieździe, Tosia Antonina Kraszewska. I całemu zespołowi, który dzisiaj z nią gra. Ja myślę, że fajnie sobie możemy pośpiewać tutaj z Tosią. Tosia jest naszą małą gwiazdeczką, która nas też prowadzi i światełkiem, które nas też prowadzi do pięknej muzyki. Jeszcze raz wielkie brawa. Mam nadzieję, Tosiu, że te plany na przyszły rok przyniosą ci też zwycięstwo w innych konkursach, nie tylko w Polsce, ale za granicą. Będziemy trzymać wszyscy kciuki, prawda?
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim organizatorom, wszystkim tym, którzy się przyczynili do tego, że Święto Orszak Trzech Króli po raz kolejny w mieście Cieszyn się odbył i zapraszam jeszcze dzisiaj na mszę i na koncert w Kościele Jezusowym. Wszystkiego dobrego Wam życzę.